Wow, patrzcie, klapeczki różowe w Pepco i szpileczki. No jestem w szoku. Cześć, witam Was dzisiaj na przeglądzie nowości w Pepco. Zacznijmy od tych klapek, mega intensywny róż, ale powiem Wam, że fajny materiał mają naprawdę, bo takie są mięciutkie, dlatego zobaczcie, mają taką fajną koturnę, no ciekawie wyglądają. I tutaj czekajcie, sprawdzę Wam zaraz jeszcze cenę. Kosztują 60 zł, rozmiary są do 41, a tutaj takie małe szpileczki. No piękne, słuchajcie, pierwszy raz w ogóle w Pepco spotykam się z takimi butami tego typu, nigdy wcześniej nie widziałam. Jeśli jesteście tutaj nowi, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę pod filmem, jeśli lubicie moje przeglądy. 50 zł jeszcze kosztują te buciki, właśnie lecimy dalej. Nowością są bluzeczki wykonane w 100% z bawełny. Zaraz Wam pokażę na dowód jeszcze metkę, które mają taki delikatny złoty nadruk z przodu. Ogólnie tak jak widzicie, całe są bezbrązowe, bez jakichś tam fajerwerków. Generalnie dość mocno takie stonowane, ale właśnie przez to są ładne. 20 zł, rozmiary są do 3XL. Procent bawełna. Kolejną fajną rzeczą w Pepco są takie spodenki. Co prawda troszkę nogawki mają mało, 40 zł, rozmiary są do 44, ale powiem Wam, że fajne są te jeansowe spodenki. Ogólnie no, jedną wadę mają białe, że po prostu u mnie zazwyczaj krótko one są stricte białe. Tutaj mam jeszcze takie bluzeczki na ramionczkach. Czekajcie, już Wam pokażę właśnie skład tych bluzek. 100% bawełna. I one są za 20 zł w rozmiarach do XXL. Do tego tutaj obok są spodnie, takie niebieskie, zobaczcie, ale mega takie szerokie, bardzo luźne. Zaraz sprawdzimy, z jakiego są zrobione materiału. 40 zł kosztują. Wykonane są z bawełny. Lecimy dalej. Kolejną nowością są jeszcze takie bluzeczki, 25 zł, rozmiary są do XXL i do nich właśnie z tyłu wiszą spodnie, więc można sobie zrobić taki fajny, letni, luźny komplecik. Czekajcie, wyostrzę sobie tylko metkę, bo nic kompletnie nie widać. Tutaj jest w 100% wiskoza, zakładam, że spodnie też są na pewno wykonane właśnie z wiskozy. $35. I to jest właśnie taka sukienka jeszcze. Zobaczcie, w tym samym wzorze co ta bluzka była, nie? Też na pewno 100% z wiskozy. $30. A nie, jednak nie mam racji, nie zgadłam. 100% bawełna. Myślałam, że to ten sam wzór, więc będzie ten sam materiał, a tu jednak nie. Smurfy też w ogóle wkroczyły do Pepco i jest ich naprawdę tutaj sporo. Na razie na dziale damskim jest ich mniej, natomiast na dziale duża dziewczynka, gdzie możecie kupić naprawdę fajne rozmiary, nawet takie na 1,70 m, jest tego dużo, 25 zł, a rozmiary są do XXL. Tą bluzeczkę pokazałam Wam na ostatnim przeglądzie, ale widzę, jak jestem w Pepco, 20 zł, że ona jest po prostu hitem. Każdy ją ogląda, każdy ją bierze. Słuchajcie, ta na przykład granatowa, zobaczcie, też 20 zł ona kosztuje. To właśnie bardzo podobna do tych wszystkich sukienek, co przed chwilą pokazywałam. Tutaj z piżam chyba nic nie widzę nowego, więc lecimy dalej, pokażę Wam jeszcze z drugiej strony. Tutaj fajne są te t-shirty, 15 zł w rozmiarach do XXL. I tutaj mam na przykład różowe bluzki, patrzcie jakie ładne. Bardzo fajny w ogóle materiał, zaraz zresztą sobie zerkniemy. 15 zł w rozmiarach do 3XL, ale całkiem spoko wyglądają. Też właśnie w 100% bawełny i to czuć po prostu, jak się dotyka te ubrania, że to jest bawełna. Tutaj są na przykład niebieskie.
Powiem, że fajne mają te bluzeczki teraz w Pepco. Ogólnie mi się podoba ta kolekcja, bo jest naprawdę bardzo duży wybór, wiele się zmieniało. Często dochodzą bardzo nowe rzeczy ostatnio. 15 zł, po prostu bardzo często. Ostatnio trochę tylko mam wrażenie, że Pepco się zatrzymało, jeśli chodzi o dekoracje. Dochodzą bardzo powoli, 12 zł, natomiast ciuchy turbo szybko się zmieniają. Dajcie znać w ogóle, czy jeśli chodzi o dekoracje, to wybieracie Pepco czy Action. Patrzcie, jakie fajne koszule dla dzieci. Tak, tak, sukienka z Sinseya. Bo zaraz każdy powie pewnie, że sukienka z Sinseya, tak, tak, 25 zł. Okej, polecimy na te męskie jeszcze, bo tu Wam też męskie piżamki chciałam pokazać. Takie, wiecie, na ramionczkach, 25 zł w rozmiarach do XXL sportowe, z niebieskimi spodenkami. Albo tutaj jest jeszcze taka i ona kosztuje 35 zł, też właśnie rozmiary są do XXL. Patrzcie, jakie japonki męskie, 20 zł. Fajne, mi się podobają akurat krótkie spodenki. 40 zł, rozmiary są do XL. Tutaj jeszcze takie bluzeczki, proszę bardzo. Ta bluzka ogólnie za 20 zł i ona jest w rozmiarach do XXL. Tutaj są zestawy sztućców, takich, wiecie, piknikowych. No bo jest to też ta kolekcja Picnic Collection. One kosztują 10 zł i tutaj jest po jednej sztuce łyżeczka jedna, jeden widelec, jeden nóż, różne kolory opakowań. Jeśli chodzi o takie butelki do lemoniady, to tutaj zobaczcie, jeszcze są z kostkami lodu. Doszły nowe właśnie takie plastikowe, żeberkowe za 12 zł. Ta na przykład kosztuje 9 i też zobaczcie, z tych pojemników właśnie do dozowania lemoniady właśnie doszły te miętowe, 20 zł. Natomiast na poduszkach pojawiło się takie cudo, te limonkowe Wam już cytrynowe pokazywałam, ale te są totalnie nowe, są przepiękne, 30 zł. I też nowa jest na pewno ta z tymi frędzelkami takimi po bokach, z tyłu ma takie wzorki, z tyłu jest taka matowa. Ile ona kosztuje, czekajcie, 40. Poszewek to już chyba pokazywałam na ostatnim przeglądzie, 12 zł. Ta jest też za 12. Lecimy na świeczki może, bo tam też się trochę pojawiło właśnie z tych nowych kolekcji. Tu takie mikro, zobaczcie, citronelle za 5 zł, ale przesłodkie. Tutaj to wygląda jak z Patio Collection, 15 zł, taka, zobaczcie, zielona właśnie w takim, wiecie, stylu takiej puszczy. Tutaj natomiast to już chyba musi być piknik, bo Picnic Collection jest wszystko w cytryny, 15 zł, ale fajne są te świeczki, w ogóle wszystko jest takie kolorowe, żywe, mi się to bardzo podoba, 15. Tutaj są takie egzotyczne za 6 zł, dużo różnych fajnych zapachów i trzeba przyznać jedno, że świeczki z Pepco pachną najpiękniej. Tutaj zobaczcie, też właśnie podobna do tej, którą wcześniej pokazałam, za 6 zł. Taki talerzyk z awokado za 15, tutaj macie taką miseczkę, możecie jakiś sosik na przykład tam nalać czy coś. Tutaj natomiast są takie pojemniczki do przechowywania. Wyglądają jak awokado, nie? 5 zł. Albo tutaj taki budzik. Też chyba go pokazałam na ostatnim przeglądzie za 12 zł. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie za przegląd. Do zobaczenia. Hej!